nietypowej asyście żołnierzy Gromu? To tak standardowo? Znaczy, jestem zawodowym żołnierzem, służę w 60. batalionie w Grójcu. No i tak akurat żołnierze za mną wyszli. Jestem tam akurat dowódcą i za mną naprzód. Grom to marzenie dla wielu żołnierzy. No nie, akurat nie miałem taki zaszczyt i bardzo dziękuję za to. Powiedz, jak ci się dzisiaj walczyło? Nie walczyłem 9 lat, jednak w takiej publiczności po przerwie sala mnie niosła. Czułem ten doping, nie czułem, że była ta długa przerwa i bardzo dziękuję wszystkim za ten doping. Naprawdę niesamowite przeżycie, bardzo przy własnym procesie. Jak w ogóle się czułeś, powiedzmy, po takiej przerwie? Też forma ta treningowa jak wyglądała? Obawiałeś się tego starcia? To znaczy, bardzo, bardzo chciałem. Testiłem za ringiem, tak powiem. Miałem 9 lat, próbowałem zrobić wszystko, żeby przygotować, dałem z siebie 150%. Wiedziałem, że to jest ten moment, przygotowałem się na niego ciężko i wiedziałem, że wygram. Czułeś, że panujesz cały czas nad sytuacją? Tak, czułem, że te rukiki wchodzą, trafił za parę razy boksersko, ale też odpowiadałem. Czułem, że mam przemawiał po prostu. Damian, no to raz szacunek dla Damiana, że podjął walkę, bardzo dobrze, że techniczny zawodnik. Fajnie mi się walczyło, myślę, że daliśmy dobrą walkę. No i dziękuję za doping, naprawdę. Krótkie podziękowania dla kogoś? Chciałbym podziękować trenerowi Marcinowi Krzybowi za przygotowanie, Markowi i Pawłowi Kampuskiemu za to, że zaprosili na tą galę, wszystkich, którzy się do tego przyczynili. No i mojemu przyjacielowi Pleckowi tak samo, który po rozmowie z nim po prostu zatrzymał mi to, że muszę spróbować jeszcze raz wejść do ringu. Krzysztof Cieciura, zawodowy żołnierz, w asyście żołnierzy Gromu. No i cóż, tylko zwycięstwo. No i tak było. Dziękuję bardzo.